Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj kolejny odcinek z remontu 60. Jak możecie tutaj zauważyć na załączonym obrazku, że tak powiem, już całkiem mnie powaliło. 60 jest rozebrana w części dosłownie. Kabina osobno, zwolnice osobno, wszystko zostało rozebrane. W drobny mak. A miało to się tylko skończyć na remoncie silnika i nic więcej. No ale oczywiście, jak już most, przedwczoraj miałem taką myśl, mówię, muszę sobie zajrzeć, zobaczyć tutaj. Zerknąłem tutaj w te otwory, patrzę, leje się. No to dobra, mówię, jak się leje, no to trzeba będzie zdjąć zwolnicę, będzie trzeba wymienić uszczelniacze. A jak już wymienimy uszczelniacze, to i postanowiłem, że wymienimy koło talerzowe na skośne zęby. Właśnie mi dzisiaj przyszło. Także ono tak się prezentuje. Będzie trzeba je zanitować. Mechanizm różnicowy. Jedyne co mogę powiedzieć, to zwolnic nie będę ruszał. Bo zwolnice były wtedy remontowane. Były wymieniane łożyska i te sprawy. Jedynie co, to zdejmę tylko bębny i sprawdzę, jak się mają hamulce i tam wyczyszczę, bo jak wiecie, ten otworek, co jest tutaj w tej pochwie, gdzie jest poprowadzony przewód hamulcowy, no to tam często leci syf, jakiś kurz, piach i w ogóle, także tam spróbuję sobie to tylko wyczyścić i nic więcej. No, będę musiał zanitować nowe koło. I co tu jeszcze wyszło? Wyszło tak, że pod, powiedzmy, tą satelitą, nie wiem dokładnie jak to się zwie, nie pod tą, tylko że pod tą tutaj macie takie, powiedzmy, mosiężne podkładki czy dystanse, jak zwał, tak zwał. No niestety u mnie jednej nie było. A druga, a kolejna jest gdzieś tutaj, widzę, że jest pęknięta po prostu, zużyta. Tutaj trybiki są spoko. Będzie trzeba po prostu tylko nowe dać te podkładki, tak jak i tutaj, jak i te wielkie. O, już są wytarte. No i to po prostu skręcić. I będzie trzeba ustawić luz międzyzębny. No z tym może być trochę problemu. Trochę poradników obejrzałem na internecie. Może jakoś się uda. Miejmy nadzieję. I tak to się prezentuje. Kwiatki. Nie sądziłem, że się po prostu tutaj dokopę, no ale teraz jak już to się poskłada, to musi chodzić. Muszę wymienić łożyska na tutaj na tym całym mechanizmie różnicowym. Co wam mogę powiedzieć? To wam powiem takie coś, że już ktoś tutaj był. A wiecie dlaczego już ktoś był? Bo to łożysko jest tutaj klepnięte młotkiem. Z tej strony tutaj jest klepnięte. A dlaczego? Tak mi się wydaje, dlatego, żeby ten koszyk nie miał takiego luzu. To było po prostu kasowanie. Jak to się mówi? Kasowanie luzu. Tak mi się wydaje. No i te łożyska będzie po prostu trzeba jakoś zbić. Nie mam pojęcia, jak to się zbija, ale jakoś to będzie trzeba zbić, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to zbić. A jak nie, to je rozerwać całkiem i naciąć fleksem? Nie wiem. No ale mniejsza o to, no będzie trzeba je po prostu zbić i już. No i nity muszę odnitować, jakoś tutaj fleksem może to podjadę. Trzeba będzie wyczyścić. I tak, to jedno łożysko. Drugie jest tam, tak samo będzie trzeba je wymienić. No i takie to kwiatki, że tak powiem. Taśmy też hamulcowe, taśmy hamulcowe wymieniałem chyba wtedy, jak kupiłem, no to już będzie 4 lata. Ta akurat jest spoko, aczkolwiek, o, widzicie, tutaj już jest szczelina.
jest szczelina, bo tarcza się po prostu odnitowała. Nie odnitowała się, tylko zgrzewy puściły. I właśnie miałem problem z jednym kołem, żeby wyregulować, dlatego jak hamowałem, po prostu zaciągałem ręczny, no to ta taśma się tam, to się rozciągało po prostu i nie hamowało. I taki właśnie feler. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że jakoś się z tym uporam. Nie wiem. Nie wiem, kiedy wyjedzie ten ciągnik po prostu z tego garażu. Jeszcze będziemy musieli wyciągnąć kabinę już całkiem stąd. Postawić ją na podwórku i będzie normalnie składane, tak jak bryła do bryły będzie składane i dopiero się wyjedzie i dopiero się założy kabinę i się dalej będzie montować. Tak będzie najlepiej. Nie sądziłem, że po prostu no będzie trzeba tak ingerować w podzespoły przy tym remoncie. Tak to byśmy od razu wcześniej kabinę zdjęli, by było po prostu mniej tej mordęgi. A tak to mamy jak mamy. Skrzynia może wróci do mnie w sobotę, miejmy nadzieję. No ale most będziemy prawdopodobnie też składać może w sobotę jakoś tak, chyba że jutro, no nie wiem, muszę to wymyć, tak jak wspominałem wcześniej. Zakupić jeszcze kilka części, mianowicie te łożyska na atak i na ten mechanizm. No i jeszcze jakieś tam uszczelniacze, pierdoły, tak to się będzie prezentować. Zdrowia trzy u kolegi Rafała. Kotek sobie śpi. A my robimy co? Trochę chrypy mam, tu jest inżynier. Koło do ataku, skośne zęby. Widzowie czekali, dawno nie było nas tu w garażu. Ostatnio chyba, żeśmy zakładali wspomaganie, nie? No, Żeby ostatnio nagrywali. tak. No, ostatnio tak. Ostatnio tak. Chyba na wiosnę było. Źle się skończyło potem w robotach. W domu się nie pamiętam powrotu. Grzejemy i czapeczki ładne robimy. Zaraz pokażemy efekt, także spokojnie. Jesteś dzień. Widzowie czekali, pisali, nakładaj skośne zęby. Miało nie być, ale w końcu Stachu się przemógł. Jak już był rozebrany most, to już się wyjęło i zrobiło. Co tobie tak cieniutko gadasz? Jak cieniutko, no. Ja mutacje przechodzę. Mutacje przechodzę dopiero. No. Na prasie tu robimy i mamy tu wytoczone fajnie wszystko i teraz pokażę wam efekty. Jest No i kurwa mamy, zajebiście. zobaczcie widzowie, O. czapeczka jak kurwa z fabryki, nie? Ale tam Tylko też jest trochę takie bolca nam najlepsze. wygięło, ale cóż. Za to się Zadowię. później można drugiego dotoczyć na poprawkę, kurwa, mu zrobić No, ładnie. bo tego 15 ton, no i nie ma bolca. Twardy w niej by był, się kruszył Nie, to przy wierceniu. zarobimy następnego. No i jedziemy dalej. Fabryka ma być. Gazami zagrzejemy i wychodzi piękna czapeczka. Grzany gazem do czerwonastki i czapeczka sama wychodzi jak z fabryki. Wytoczony przyrząd. Trochę go wygięło, ale nie ma tragedii. No. Dawaj. Do czerwoności wygrzany. Do 15 ton nacisku. Nie idzie robota. Ale nie bardzo. No bo nie podciągam i spadałem z tyłka. Zobaczcie, jak elegancko sprasowany jest. Dobra. Człowiek nie podciągnie gaci. Ile to waży? Nie jest ciężkie. No to zniesiemy? Nawet. Gdzie to układamy? Dawaj. Tutaj. Na razie. Hop. No to musisz umyć, nie? No. Do mycia i... Do mycia, no. Tak jest. Zwolnijcie, wyjedziemy. Jednak? Jednak. Kurde. Była 60 i nie ma 60. Było i nie ma. Bomba Fatima. Jaki proces dzisiaj robimy? Wyciągamy kabinę na zewnątrz.
Tak jest. A mogliśmy to zrobić na początku. Od razu, na pierwszym tym. Ja się nie spodziewałem. Ja mówiłem, wciągnij kabinę. A ty to tam dużo mówisz, a mało robisz. No a co miałem? Twoje 60 to ty podejmujesz decyzję. Ja myślę, że silnik robiony. A nie. Gdzieś wykrakał i wszystko jest. Wyszło jak wyszło. Tak. Radek Łuka. O. U. Delikatnie. Drugie musisz podnieść. Kurwa, on jest jeden. Dobra, panie. Daj na paletkę może jakąś. Tu jest coś. No. Z boku się ułoży. Teraz paleciakiem targamy. A potem kabinka, szwagier przyjedzie z roboty zaraz to. No podjeżdżaj. Paleć jak dobra sprawa. Na tuza. No targaj do góry. I idzie. Mówisz, że ten paletę z nawozem przetargałeś. Czym? No paleciakiem. Paleciakiem tak, ale to 60. 60, no. No ale całą... To podniosłem. To ile tam jest? 700 kilo? No. Pół tony? No i tak nieźle, i wytrzymał, nie? Płytki żeśmy targali ostatnio. Czy... Przecież te płytki wtedy raz pamiętam. Cała 60 podnosiło. No, ale dzisiaj, ostatnio ruski żeśmy targali płytki. I dał radę. No i dał. Nie elegancko, gdzie ty mi podjeżdżasz? Właśnie, kurwa, się stanowi. To trzeba trzymać w pionie, żeby było. No, no, no. I tyle. Chłopie, nic nie waży. Ścisnąłeś minynkę tym, o. No dawaj, dawaj, ja nie chciałem czaić, kurwa. Bo do jutra nie postawimy tej kabiny. No dawaj, uważaj szwagier na nogi. Dawaj. Stoi! Cały ciężar tu na przodzie prawie był, to nie trzeba było się martwić. O, dzień dobry panu, co pan tam robił? A przyjechałem tak. No, no i wyjechała kabina. To była 60 i nie ma, gdzie jest 60? Nie widać nic. Jakiś a? Trochę złomu to leży. A jak to założyć? Nie wiem, to koparką w pracy przyjedzie. No bo jak inaczej to widzisz? Tego koparka chyba. No bo nie inaczej. Co? Jajko jakieś? Kurze. Ty. Trzech chłopa, po co, na co? Jak to nic nie waż? No dobra. Chodź złapiemy tu z przodu, żeby wiesz, mógł odjechać.
Konstrukcja się trzepie. Oj, kabina wyjechała. Nagrywa się. Ale zarośnięty jestem. No i stoi. I można nowo składać teraz. Ustawić pod most równo wieżyczkę i można składać. Dobra, kite słowo. Nie było ciężko. Uj, to ta jest 60. Nie ma. Kabina została. Do ciapka wejdzie, to biorę. 9 koła. Ile? 5600, nie grosza więcej. 9 koła, to tyle jest. 5600, nie grosza więcej. Wiesz co, za 5600 mogę ci koguta dać. Takiego samego w domu. Ale takiego tak. No. I co teraz? Trzeba jakąś, musisz posprzątać, jakąś podpórkę sensowną pod most zrobić i dopiero. Sensowną, nocek. I będzie. Driver numer jeden, kurwa, Kubica. Dobra, już na ziemi leży, dawaj. Zajeżdżaj. O, w końcu. Piecyk elegancko sprawdza się. Widzicie jak, jaka jest czerwona rura. Ale to nie o piecyku. No i co, kadłub, most, obudowa tylnego mostu została już umyta przeze mnie. Wszystko jest fajnie doczyszczone. Zostawię to na palecie. Jeszcze opuszczę sobie podnośnik, żeby po prostu nie cierpiał. Podnośnik po co ma trzymać. I jutro zabieramy się za składanie w końcu. Już nie będziemy rozbierać, tylko raczej będziemy składać. Co wam mogę tutaj powiedzieć? No, łożyska będziemy zakładać nowe, jak to wspominałem wcześniej. Będziemy ustalać luz międzyzębny. Może mi się jakoś to uda, miejmy nadzieję. Trochę poradników się naoglądałem na YouTube, także będzie chyba ok. I co więcej, no i tyle, no taki dzisiaj odcinek, no trochę chłopaki mi pomogli, właśnie dziękuję im, że mi pomogli właśnie tą kabinę ogarnąć i kilka innych rzeczy, także najważniejsze rzeczy już są zrobione, skośne zęby na ataku już są, także tylko po prostu zakładać. No i co, ja się będę z wami żegnał, także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i lecimy dalej, bo sezon już za pasem, a 60 dalej w proszku. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka.